Kariera ukraińskiego giganta stanęła pod znakiem zapytania. Pawlo Nakoneczny zdobył popularność dzięki swoim imponującym rozmiarom, a przede wszystkim ogromnej sile. Celem 180-kilogramowego strongmana było podniesienie ponad pół tony w martwym ciągu i tym samym pobicie rekordu świata. Ukrainiec miał pojawić się na sierpniowych zawodach Show Classic. Niestety, zaledwie 3 dni przed ich rozpoczęciem uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu wraz ze swoją partnerką. Wygląda to na zderzenie czołowe, gdyż przód pojazdu został całkowicie zmiażdżony. Na szczęście oboje wyszli z tego cało. Prawa noga Pawlo jest obecnie całkowicie unieruchomiona. Po 2 tygodniach od wypadku zaczął poruszać się o kulach. Nie stracił pogody ducha i jeszcze na szpitalnym łóżku powrócił do treningów górnych partii z gumami. Na razie nie wiadomo, czy uda mu się odzyskać pełnosprawność i powrócić do udziału w zawodach Strongman, lecz wszystko wskazuje na to, że jest na dobrej drodze.